Kolejna interakcja, panel sensoryczny. Zobacz świat w różnych barwach, przekonaj się, w jaki sposób różnokolorowe szkła zmieniają wygląd przedmiotów i natury. Rozpoznaj figury geometryczne, czy jakieś figury się powtarzają. A czy wiesz, z jakich kolorów powstaje kolor zielony i pomarańczowy? No i takie tutaj są właśnie, patrzymy. Takie to są właśnie kolory, właśnie różne. Tyle to tych atrakcji jest, no i aż ludkowie poszli, bo nie mogli tego słuchać. I to by było na tyle, chyba że coś tutaj pisze, co to jest, bo jeszcze jakaś informacyjka. Co to? Regulamin korzystania ze ścieżki sensoryczno-dydaktycznej oraz miejsca relaksu. No i każda osoba, pierwszy punkt. Korzystająca pierwszy raz z urządzeń ścieżki sensoryczno-dydaktycznej oraz miejsca relaksu dla mieszkańców ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń zamieszczonych na urządzeniu. No i tak tutaj to właśnie jest. Wszystko napisane. To by było na tyle z tego ścieżki sensoryczno-dydaktycznej.